Targi zawsze były jedną z najważniejszych imprez w Polsce, więc mogę powiedzieć, że one po prostu cały czas się rozwijają i są coraz większe. No, przede wszystkim widzę coraz większy nacisk na tę branżę, którą ja się interesuję, czyli fryzjerstwo męskie. I mogę powiedzieć, że targi fryzjerskie w Katowicach były chyba pierwszymi targami, które tak masowo wpuściły fryzjerstwo męskie. Za Katowicami poszła reszta, więc no można powiedzieć, że jeżeli chodzi o barbering i fryzjerstwo męskie, to targi w Katowicach były pionierem. A jak na dzień dzisiejszy pan oceniałby właśnie status fryzjerstwa męskiego w ogóle w Polsce? Na pewno jest coraz lepiej. Powiedziałbym nawet, jest dużo lepiej niż w innych krajach. Fryzjerstwo męskie mocno się rozwija. Ludzie kładą duży nacisk na szkolenia. Czytają, prenumerują, jeżdżą na zawody, jeżdżą na wszystkie targi, biorą udział w konkursach. Starają się, żeby wystrój zakładu był nietuzinkowy, żeby była czystość w salonie. Fryzury są coraz ciekawsze, więc fryzjerstwo męskie, które 10 lat temu było w powijakach, kompletne, było bardzo źle, teraz jest dobrze i idzie ku lepszemu. A czy nie sądzi pan, że niektórzy, oceniając fryzjerstwo męskie w kontekście tego, że mężczyzna mniej przywiązuje wagi do dbałości o wygląd niż kobieta, nie idzie w parze troszeczkę ze zmianą mentalności mężczyzny? Wie pan, ci, którzy tak mówią, widocznie nie chodzą do barbershopów i nie widzą, że do barbera trzeba zapisać się na 2 miesiące naprzód i gdyby ktoś chciał usiąść w kolejkę i czekać, to ma cały dzień z głowy, więc tak wcale nie jest, że mężczyźni mniej dbają. W ogólnym znaczeniu tak, ale to już nie jest era kamienia łupanego. Faceci już się myją, nakładają pomadę, więc jest naprawdę dużo lepiej. Mentalność mężczyzny oczywiście, że się zmieniła. No i oczywiście też bez przesady, ale tak jak jest naprawdę super. Panie Adamie, pokazuje się dzisiaj na tych targach pańska książka. Proszę o kilka zdań na temat inspiracji, jak powstała, dlaczego i co się z tym wiąże. Inspiracją jest przede wszystkim to, że takiej książki o fryzjerstwie męskim napisanej od środka przez kogoś, kto w tym siedzi głęboko i mocno, po prostu nie ma i nie było. Ja nawet nie wiem, czy taka książka jest w Europie, więc to jest jakby taka podstawowa inspiracja, ale jednym, no oczywiście najważniejszą impresją dla mnie to jest i moja rodzina cała, włącznie z moim dziadkiem już nie żyjącym, który był fryzjerem męskim i dzięki któremu w ogóle zainteresowałem się tym zawodem. Więc inspiracja jest od wewnątrz, ale idzie do zewnątrz, bo kupują tę książkę nie tylko fryzjerzy, ale też osoby, które interesują się rzemiosłem, historią, muzyką, dobrymi rysunkami, ciekawym wydawnictwem, więc myślę, że to nie jest książka dla każdego, bo czegoś takiego nikt jeszcze nie stworzył, ale na pewno wiele osób mogłoby po nią sięgnąć. Książka, wiadomo, jest zwieńczeniem pańskich starań. Z których takich właśnie wydarzeń swojego życia jest pan najbardziej dumny, jeżeli chodzi o zawód? To trudne pytanie, bo myślę, że najbardziej z tego, że ukończyłem szkołę zawodową i że cały czas nieprzerwanie trzymam się tego. Nie mam takiego jednego wydarzenia w swoim życiu, które mógłbym powiedzieć, że było dla mnie jakieś przełomowe, ale na pewno ten rok 2013, rok 2014, czyli ten początek nowej fali barbershopów w Polsce, na pewno też mi pomógł bardzo, bo ludzie też w ogóle zainteresowali się fryzjerami męskimi. Także to jest, myślę, że taki czas, te ostatnie 5 lat jest bardzo ważny w ogóle dla rozwoju branży w Polsce. Jako mistrz w swoim fachu, jakie miałby pan rady dla tych, którzy dopiero zaczynają się oglądać na ten kierunek i chcieliby coś zacząć robić? Cierpliwość, pokora, konsekwencja, ambicja i ciężka, ciężka, ciężka praca. Do przodu, bez ściemniania, bo nikt z wielkich ludzi nie osiągnął niczego bez żadnego nakładu. Także siła i do przodu. Moim Państwa gościem był pan Adam Schulz, fryzjer męski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.